Hej, z tej strony Eleven, to jest ponownie i Kangurek K.O. Czy tylko to jest moje wrażenie, czy ta gra chodzi teraz lepiej? Tak, szaniłem w poprzednim odcinku o tym, że mi chodziła dziko i teraz chodzi cudniut malina, szukamy motorówki, bo to mamy dzisiaj robić. Jest motorówka, czyli teraz z tym gościem gadamy. Aloha! Znamy się już na tyle długo, że przyznam ci się do czegoś. Tak, dajesz. To ja jestem tym sławnym instruktorem sportów motorowych. Teraz jest dobry moment, żeby się nauczyć czegoś nowego. Ke? No niech ci będzie, no mogę w tą motorówkę wsiąść, ale... Przepłyń przez specjalnie wytyczoną trasę. Pierwszy etap jest prosty. Dla przypomnienia zbieraj śruby, dzięki nim, gdy wciśniesz przycisk akcji, twoja motorówka będzie mogła poruszać się przez chwilę nieco szybciej. Na radarze zaznaczony jest kolejny cel. Dobra. Okej, ale to będzie... To nie będzie takie złe. Motorówką nie steruje się wcale źle. Oh shit. W sensie, bo... Bo w tych wyścigach to się sterowało tym mega źle. Skręcaj. Bo tu jest określona ilość czasu, dobra. Ale to póki nie jest to jakoś bardzo daleko, to chyba możemy oszczędzać to... Turbo całe? Powinniśmy dać radę za pierwszym razem? Czuję się na tyle pewnie. Dotarłeś do drugiego etapu. Aha. Teraz będzie nieco trudniej. Aha, to są będą etapy, okej. Zabawnie. Czemu ta woda jest taka czerwona obok... Obok... Wybrzeży? Czyli skoro jest drugi etap, to prawdopodobnie będzie też trzeci. Come on! Oh shit! Dobra. Rozumiem. O nie, czy mogę od drugiego etapu, czy to będzie od pierwszego? Od drugiego. O, muzyka mi się załączyła i przedtem nie było. Shit. Dobra, dajmy radę. Dajmy radę. Chyba. Nie mamy już nitra! Nie zdążę! Nie zdążę! Zdążyłem. Ulala. Come on. Faktycznie jest trudniej. To będzie tylko drugi etap. Praktycznie koniec. A jeszcze trzeci etap. Tym razem jest naprawdę bardzo trudno. Zbieraj i wykorzystuj wszystkie śruby. Teraz też tak robiłem, nie żeby coś. Gościu. Uff. Problem tutaj też jest taki, że jak się narobi sobie braku czasu przy jednej ze śrubek, to potem też dodaje, to dodaje jakąś tam ilość czasu, a nie na tyle, żeby... Come on. No właśnie. Dodało mi ledwo co czasu. Nie było szans. Ale one chyba są ustawione tak samo za każdym razem, więc mam szansę to jakoś spamiętać. A bo ja wiem... A to tam było, okej. Lecimy.
A to tak trzeba było, dobra. Trzeba optymalne ścieżki do tego znaleźć. Ok. Dobra, dam radę. Dam radę. O nie! Utknąłem na trawie! O nie, sądziłem, że to jest możliwe! Come on, man! Najgorzej! A już pamiętam, jak to mniej więcej leci. Więc wiem, że to trzeba dookoła po prostu jechać i cały czas praktycznie tych śrubek zużywać. Gdzie ma... Where's my music now? Gdzie moja muzyko? Halo? Potrzebuję muzyki pełnej akcji do moich pięknych akrobacji motorówkowych. Halo, chłopaki? Chłopaki, głośniki się zepsuły. Dobra, nadrobiłem to, co było do tej pory. Easy. O shit. O, teraz to sobie narobiłem, nie zdążę. Gratuluję, koniec. Udowodniłeś to jest koniec. Swe umiejętności na wodzie. No, może to nie pływanie na okręcie żaglowym, ale nieźle. Nieźle? Ci kurna dam nieźle. Było całkiem kozackie. Bracie. Elo, gdzie mam iść? Nie lich z ciebie, wilk morski. Teraz wskocz do motorówki i w drogę na wyspę wodospadów. Nie zapomnij o duszkach. Ostatnio to deficytowy towar. Tutaj muszę się zgodzić z tym. Tym na dole. Szukaj duszków. Tak. Na tej wyspie chyba mi zostało jeszcze... 4 duszki, których nie znalazłem, a resztę myślę, że wszystkie wyzbierałem. Jesteśmy halfway through, bo jest 512 duszków na 1000. Za szybko to idzie, no. No teraz pytanie, zginąłem czy kliknąłem? To kliknąłem. O, już mnie atakują. Ale nie mam czym ich atakować. O, fuck, man! Dlaczego? Te pięści są bezużyteczne, one nic nie robią. What? Ej, serio, te pięści nic im nie robią. Ja ich biję tymi pięściami, a nie, mnie nie bijesz. Elo. Nie tak chciałem. Hits. Ostatni raz teraz będzie. Hadong! Przygotuj się na... Moje obliczenia były błędne. Przygotuj się na spotkanie ze stwórcą. Ktokolwiek jest twoim stwórcą. Gości musiał mieć... szalone fantazje chodzących w wulkanach. Wygląda legitymująco. Ha, bo wiecie, seems legit. Ha. Ha. Bardzo śmieszne. Ale nimi miota jak szatan. Nathan jakby wspominał na swoich kazaniach. Pewnie przeczytali Harry'ego Pottera. O, ale ja jestem teraz, aleś. O, się odpaliłem. Kurde, ale śmieszki weszły. Nie wpuścicie mnie dalej? Nie? A to były tylko jakieś ukryte te? To miały być secret? Dobra.
Dobra. Niech tak będzie. Co teraz? Aha. A shit. A ich trzeba po dwa razy, dobra. Po trzy. Ten był wytrzymały skurczybyk. I gdzie mam tym rzucić? Czy mogę z tym zejść niżej? Nie mogę, bo to pierdzielnie. Więc po co mi to tutaj? Gdzie mam tym rzucić? Spróbujmy tak. Nie ma tutaj nic takiego. Czy mogę tym rzucić tam tak daleko i trafić tego gościa? Like. Nie wiem, nie chcę się z tym cackać, to może być jakiś secret gdzieś, ale... Chyba... Mam wrażenie, że spodziewam się po tej grze za dużo. Jakie szukanie secretów i w ogóle. Byłoby fajnie, ja nie mówię, że nie, ale... Leżeć. Złama się. O, ktoś się rozsypał. Dobra, zapisujemy. Czy cokolwiek? Checkpoint. Pałac. Pałac, to było po prostu... To było za mocne. To ta muzyka tak wariuje. Halo. Dobra. A nie zebrałem jeszcze nasionka. Znaczy, Boże, nasionka. Co mam z tymi nasionkami? Przestań! O, typie. Wszystkie na pewno te duszyczki chcę wyzbierać, ale... To gdzie ja mam konkretnie iść? Chyba tędy... Przez wodospad? Tędy nie przeskoczę, muszę z góry. Dobry skok. No, świetny! Ciekawy pomysł, żeby wziąć kangura na taką postać. A chyba przez wodospad to nie. To, powiedzmy, że trafiłem. Niech będzie. A, że tędy miałem przejść, wyjść. A, to było takie fajne, cwane. To było takie, wiecie, zorganizowane całe. A ja poszedłem od dupy strony. Jak zawsze. Fajno. Tylko teraz nie zginąć z tym małym dzyndzlem. Ja zastanawiam, co musi dzieje, jak on wchodzi do tej kłódki. Bo brzmi przerażająco. Tam w niej znika. Miażdży go jak springtrapa w sprężonych zatrzaskach. Może przesadzam. A może nie? Kto wie? Patrz, on znika. Nie żyje. On umiera. Ona. To. Nie wiem. O, tak się ciebie boję. Yeah.
Dobra, ten się rozsypał, został tylko ten koleś. Proszę mnie nie bić. Było blisko. Mam wrażenie, że ta gra tutaj teraz tak troszeczkę bardziej otoczeniem i klimatem wraca do Kangur Kakao 1. Znaczy myślę, że oni chcieli pójść w totalnie inną stronę, ale mi się kojarzy z Kangur Kakao 1. Ale jedynka nie była fajną grą jak na moje. W sensie grałem w nim jak byłem mały, ale... O boy, ta gra była bardziej creepy niż cokolwiek innego. Uuu. Fajnie. I teraz pod wodę spadł. Cwany. Ja się chciałem od razu przez wodospad wbijać. Odsuwanko. Ale... No nie mam jak go przesunąć bardziej. Halo. A mam go do przodu przesunąć. Dobra, nieważne. Elek i myślenie logiczne. What? Tego nie widziałem. A się zestarałem jego krzyku. Co? O nie. O nie. Jak jeden padł do drugiego, mogę dobić tak w ten sposób, już to krzanie. Dobra, dostałem serce. Tyle się liczy, tyle mi obchodzi. Nieważne. Zasrałem się tego krzyku potężnie. Po pierwsze, czy ja mogę tam gdzieś iść na jakiś sekrecik czy coś? To wygląda jak sekret. Nie, tu jest zapis, to nie wygląda jak sekret. Czyli... Czyli co ja konkretnie robię? Chyba się powoli gubię. Zaraz tu wrócimy, bo tu jest zapis, więc... Skoro tu jest zapis, to znaczy, że tutaj pominęliśmy coś istotnego, czyli... Mianowicie to. A nie, bo to otwiera przejście na dole chyba, czy coś takiego. Prawie przyjechałem przez kolce. Okej, tu jest zamknięte. Trzeba znaleźć klucz. Hello, Nibor. A, już nie będę. Już nie będę. Tutaj przynajmniej trzeba zamrażać globusa, żeby zamarzła woda. Da. Zagadki w Hello Nibor to były po prostu... To było coś nie z tej ziemi, nie? Zostałem dynamity, czyli mam zrobić z nich użytek i gdzieś nimi rzucać, ale z tego co widzę... To nic nie chce tych dynamitów łapać. Dlaczego? Ja tutaj zginę w cholerę, okej. Więc gdzie mam dynamity dawać? Naprawdę. Naprawdę wystarczyło poskoczyć. Oh, fuck, man. To było proste. Ale byłem głupi. A tu ładna dżungla się przebija. Taki ładny mały detal. Najlepszy jestem. Po prostu jestem boski, jestem the best. W ogóle...
ProGamer 2018, nie? Najlepszy kanał po prostu na świecie. Zawsze, na temat, zawsze, rzetelnie, zawsze, porządnie. Okej, a teraz spróbuj się nie zabić, skacząc na te platformy. Nice. Och. Ja wiem, błędy zdarzają się wszystkim. Mam wrażenie, że mi chyba trochę częściej niż wszystkim. Olejmy ich, nie chcę ich klepać po raz kolejny. Wynośmy się stąd, zwiedźmy piwnicę. A nie, czekajcie, to nie ta gra. Uop. Ja wiem dokładnie, co to oznacza. Dokładnie. A tu za nami coś nie ma, więcej. Jest zdrowie, które wezmę. Chętnie. Ej, to się robi, zaczyna robić rozbudowane. Mam wrażenie, że ta świątynia tutaj jest bardziej rozbudowana niż te poprzednie dwie. Nie wiem, po co jest to pudło, skoro tutaj jest, znaczy, że muszę w nie wbić. Okej. Okej. One. Ups, dostałem. Czyli mogę być w tym zasięgu, gdzie są te szare, te ciemne szare klocki, bo tam jest zasięg wybuchu, który zostaje na chwilę. O, to też jest zasięg wybuchu. What man? Wow, fuck man. Ja nawet się nie rozkliknąłem skok, żeby wyskoczyć z tego. On wyskoczył do wody. Why you do this, man? A ten mały detal, jak on się rozgląda w tym pudle, to jest tak fajne. Za wcześnie. A dlaczego ja muszę w pudle siedzieć w ogóle? Nie rozumiem tego. O-o. Okej, czyli jeżeli oni mnie zauważą, to już jest instant death, ale to w takim razie jak mam kliknąć przycisk, jeżeli nie mogę na niego skoczyć? Czy mogę rzucać dynamitami? Co mogę stąd robić? Kontrolem nic. Mogę rzucić dynamitem. A jak fajnie otwiera to pudło, to jest tak... jest tak zajebiste. Chciałem powiedzieć słodkie, ale... rzucanie dynamitem słodkie? Okej. Czy jeżeli teraz wyskoczył, to mnie też zabiją? Nie. Teraz powinny wchodzić te memy ze Skyrima, nie? Restoration 100. Oj. Zostaw moje pudło, bo cię zniszczę. Czy i tak cię zniszczę, ale... nie wiem. Sześć tym razem. Hits. Dobra, zagadka ma teraz dużo więcej sensu. Labirynt. Ej, nie byłem na tych polach. Donk. Ops. Yeah.
6. Leżymy. Dziękuję za kooperację. Czy to wszyscy? To chyba wszyscy, ale... Tak. Już mi pudło niepotrzebne, ale w ogóle idzie sobie pudełko i rzuca dynamitami, Sims Legit, nie? Zanim wejdziemy do środka, chcę się przejść dookoła i pozbierać te wszystkie... dusze dookoła. Te wszystkie nienasionka. A z drugiej strony też. Bo one nam się pewnie przydadzą. Zresztą fajnie byłoby, skoro gra jest krótka, to fajnie byłoby zrobić ją na 100%, skoro możemy. W sensie, jeżeli bym na przykład miał w menu głównym tam załóżmy 998 dusz na 1000, to by mi to denerwowało. W sensie, niby wiem, że nie znajdę nic więcej do tego, ale... Dobra. Tutaj też nic nie ma, wolałem zajrzeć. Rolujemy się, bo to chyba będzie najszybsza opcja transportu. Okej. Zdrowie mamy full, bo tego nie zebraliśmy. I teraz to jest finalna zagadka jakaś w tym, mam wrażenie. Tak, finalna, to już jest, to jest ten artefakt wody. Jest niebieski, więc wygląda na wody. Plus po lewej mam kropelkę. Co dużo, co bardzo wskazuje na wodę. A tam nic takiego nie było? Też były. Przejdźmy się też tamtą stroną. Nie chcę nic pominąć. W sensie zawsze mogę powtórzyć poziom i coś tam zebrać, ale... Po co powtarzać, jak można od razu zrobić 100%? Jeśli się uda. Jeśli czegoś istotnego nie pomijam. Okej, czyli tu jest przejście. Tu i tak bym przeszedł, dobra. A tam, gdzie jest przeskok? Na dół muszę zeskoczyć. Dobra. To już wszystko wiemy. No cześć. No jak tam u was? Co on robi? Aha. To tutaj? Dobrze. Dobrze. Widzicie, ukryte praktycznie na widoku. Okej. Nie byłem pewien, czy się złapię. I to tyle. A za nami coś jest. Tutaj też coś jest. I czemu kamera to tak ukrywa? Halo? Ja wiem, że to ma być cięższe do zdobycia, ale... Słaba jest ta manipulacja kamerą dookoła postaci. W sensie, doceniam z punktu programistycznego, jak w platformówkach tego sortu. Więc na przykład chodzisz sobie strzałkami, kamera sama się nakierowuje na pewne aspekty i to jest... To jest to na rzeczy do ogarniania, żeby kamera nie była w niewłaściwych miejscach, żeby kamera nie wychodziła poza... A teraz się odwróciła, nieważne. Żeby kamera na przykład nie była poza... Żeby nie wychodziła poza tekstury gry albo za ścianę gdzieś. A nie skoczyć tam po prostu na dół? Gdyby tak? Nie wiem. Dobra. Najpierw otworzymy te drzwi, potem skaczymy po artefakt. Ale czasami opcja manipulacji kamerą własnoręcznie byłaby fajna, poza tą, bo ona patrzy mniej więcej w tą stronę, w którą twoja kamera patrzy i nie mogę się rozejrzeć na bok dalej, bo mnie powstrzymuje. Czemu? W Raymanie chociaż jak się klikało coś takiego, to można było się rozglądać już dookoła. Tutaj też można, a widzicie, no to tutaj coś powstrzymuje, nie wiem co. Nie wiem czemu, nie rozumiem tego. To jest
troszeczkę bez sensu, ale to... To tylko ta jedna rzecz. Nie! Nie umiem tak. Nie ma opcji. Za dobry dźwięk. Prawda? Widać jak tam znika cały teren, żeby się gra optymalizowała. Ulala. Dobra. To skoczymy. Jak to zebrać? Może ta kamera troszeczkę pojechać w dół? Może, dobra. I jak się teraz tam dostaniesz, cwaniaczku? Co teraz zrobisz? Aha, no tak, magicznie wyjdzie wszystko spod wody. Dobra. Rozumiem. Nawet nie wiem, kiedy to się schowało. Myślałem, że to jest inny pokój. Nie wiem czemu. Może dlatego, że jak wchodzę tędy, to mi nagle pojawia mi się na górze. No właśnie. Czemu? Why are you like this? Teraz możemy stąd wyjść. Teraz chyba zrobiliśmy wszystko. Hej. Nie. O, złama się. Tak, kurna, nie będzie. O, już tam coś idzie wielkiego. Aha. It's you again. A wiesz co ja ci powiem? Nie mam na ciebie czasu, kolego. Na razie. Wracamy do wioski pelikanów. Czyli został co? Ostatni artefakt. Ostatni artefakt i... Finalny boss. Zakładam, że nic więcej nie będzie. Między każdą grą jest jakaś... Minigra typu wyścigi, typu motorówka. To będzie coś jeszcze takiego? Jeszcze jedna rzecz? Zobaczymy. Artefakt wody już jest nasz. Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Trzeci artefakt już jest na swoim miejscu. To już praktycznie wszystko gotowe. Przypominam, że potrzebny jest jeszcze jeden. Ty nigdy tego nie pamiętasz. Co za kapłan? Co za kapłan? Czy ja słyszałem... Ej, ja słyszę stramolot. What? O! Okej, zakładam, że to będzie nasza następna misja, ten samolot tutaj. Dobra. To tyle. Żegnam się z wami w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych. Na razie. Zawsze trącę ten mikrofon. Na razie.